Ale no właśnie, no bo to początek był na Łódzkiej, z tego co tam widzę. Tam, no, na Łódzkiej było 20 lat. 20 lat, kawał czasu. No. No. Ja jeszcze byłam ładna i młoda. tam, nie zmieniło się. No. No. Nie zmieniło się, zmieniło się. Ja byłam szczupła, zgrabna. Aha. Paliłam papierosy, tam na filmie jest, jak palę papierosy, tak? Marlboro Lighty oczywiście. Aj. Chcesz obejrzeć ten Bon Appetit film? Można tam na YouTubie, czy... A, okej. Okay. A nasz film na YouTubie. Nie, ten film to był wszędzie w Pałacu Kultury wyświetlany. Ja kojarzę plakat, powiem pani szczerze. Wideotece był. No. No, 2 lata szedł w Planecie Plus. Mhm. Oryginalny plakat, jedyny tylko został. Tak? Kurczę. Tak, to nie ma. Tam był na przeglądzie naszego filmu, było w kinie Muranów. No. Ostatni raz byliśmy. Tam była cała sala ludzi. Wyświetlane były 4 filmy. No, no i oni mnie na tą scenę ciągle, wie pan, tam meblowali, żebym... I się mnie zawsze wysyła, bo to normalne. No i wie pan... Nie, oni się mnie pytają, ta cała publiczność, tak. Jaki jest ten film? Ja mówię, no trzeba zobaczyć. No to oni zaczęli się śmiać wszyscy, no. No ale siedzimy w tych fotelach, słuchajcie, ja to już w ogóle tak, żeby tylko mnie nie było widać, mówię, jak jak pani gwiazdą była tam. No co z tego? Ja mam zdjęcia, pokażę wam. No. I mówię, Boże, Misiek, jak oni nas wywidzą, to w ogóle tam pod te fotele pójdziemy, nie? No ale my cierpliwie ten film, bo ten film jest taki wesoły trochę, nie? Aha. No przeszedł ten film, a oni wszyscy na stojąco, brawa nam wzięło. Znowu mnie na tą scenę. To tak powiem, jak chcecie znaleźć film, to... Nicowska Szkoła Andrzeja Wajdy. Tak, szkoła... Pani Kesslerowa wysłała tu na Krzyszpiegi tego pana. Maćka Nowaka. No. A był Nowak, no. To też słyszałem historię. Nas załatwił. Ładnie nas załatwił. Ale pan Maciej przyszedł, słyszałem, i nic nie napisał i się nie odezwał. Panie Macieju, no jak tak można? O takich miejscach nie pisać? Nie napisał nic. A oni jeszcze chcieli schabowe. Mizerię. No, tak. No bo jeszcze bym... Na psa zabrałeś, poszedłeś. A on do niego mówi, zjadłem wszystko, bardzo dobre. Do niego, jaką wróciłem. I tyle. Fajnie, ale no to ładnie, to ładne sławy tutaj państwo goszczą, że tak powiem. Ona się bardzo nieładnie zachowuje. Bo ona myśli, że wszyscy są tacy zdolni jak ona. No wie pani, jak to jest, nie? Telewizja, trochę show trzeba zrobić. Ja wiem, to krzyczy. Tak. Trzepie tymi włosami. Ekskluzywnie. A ja słyszałem, że z Australii, tak? Ktoś do Australii odlatywał i u pani pierożki brał, tak? Dobrze kojarzy? A to teraz święta, polecieli. Nie? No. A mają wrócić za miesiąc, bo ich córka jest tenisicką. A co, czy to nie Iga Świątek przypadkiem? Ona jest młoda, ona jest małolata. Aspirująca Iga Świątek. Małolata to jest. A co jest pani takim popisowym daniem? Ma pani coś takiego? Takiego top? Co pani najbardziej ja lubi robić? Ja wam zrobię talerz i zobaczycie. No. Okej. Okay. Chcecie zrobić zdjęcie. Dobra, no. Tak wszyscy oczywiście robią. Zrobię. Pan kolega, który jest w Australii, on ma wszystkie moje dania. No. Jak jest głodny, se naciska, wszyscy jedzą. Pan Paweł, no. No dobrze, a teraz tak, jeszcze ktoś chciał rosół. Rosołek musi być gorący zawsze. No i jest gorący. No bardzo dobry ten rosołek, faktycznie. Widzę, mięsko pływa, super. Czasami się coś żonie uda. Wszyscy żyją. Biały, bardzo dobry, środy macie, tak? No. Poniedziałek ogórkowa, wtorek jarzynowa. W środę biały barsz, w czwartek co było? Grochówka była w czwartek. Albo kapuśniak. Pyszny ten rosołek, naprawdę. Taki konkretny, solidny. Smaku dużo, koperek jest. Kostki. No, czuć od razu. No przecież kostka ma taki charakterystyczny smak, nie? No a tutaj. Bo zapewne nie wiecie, jak się gotuje rosół w barach. Widzę. Jak w barach się gotuje? Podaje się na przykład z rajnołowy. No. To żeby go upiec tego, trzeba go przygotować na chwilę. Żeby wstać do piekarni. No. A żeby przygotować, to już mamy połowę rosołu. A, okej, okay, że... Później już to się kostki dorzuca. I gotowy rosół, nie? Gotowy, to taki szybko błyskawiczny rosół w barakach. Lepiej bez łyżki niż bez zupy. Mi się bardzo podoba, że na przykład tutaj są różne obrazy. Mogę sobie powspominać marszałka. No ale słyszę, że nie ma fuszerki tutaj z rozbijaniem jakąś maszyną. Tylko normalnie.
Ojeju, z jajeczkiem nawet. Schabowe, jajeczko sadzone, brzoskwinka, sałatka z dressingiem, ziemniaczek, pomidorek z cebulką. Wszystko jest. Luks. Takie dania. A, dzięki. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Lepiej nie umiem. Rewelacja. Rewelacyjnie jest. Paweczku. Ja tak patrzę, jak tu kielicha do tego. Trzymam widzę ręce. Ładnie, no nie, no mi już ręce to, po prostu a wiecie, jak ładne są naleśniki? Naleśniki? No. No. Ładne. Ja się domyślam. Ja już wiem, że ja tu nie pierwszy raz. Naleśniki znaczy, bardzo nie dobre. Piękne robię z owocami. Panie Zbyszku, ja pan moje naleśniki nie. Ale z czym? Z serem i z owocami, polewane czekoladą. Bardzo dobre. A ser z jakim czy czekoladą. Ja się czuję autentycznie, jakbym był po prostu u cioci, albo u babci nawet. Jak jeden pan powiedział kiedyś, żeby się nie wstydził, że nie, takie danie jak w europejskim, tak powiedział. Dyrektor taki, pamiętasz Janusz? No, pamiętam. Na Łódzkiej. Tak. Osiemicz ostatnio śpiewał. Chłopcy radarowcy. Kiedyś było fajnie. A to był wychowanek mojej chrzestnej matki, pani profesor Przekutowskiej. Regina Pisarek i on to właśnie z jej ręki wyszli jako śpiewacy. Była nauczycielką śpiewu? Moja chrzestna mama była tak profesorem w szkole muzycznej, tak. Okej. No pani Przekutowska i brata miała śpiewaka, też Przekutowski, Kazimierz. I poszedł, żona mu kazała iść na profilaktycznie na operację wyrostka i umarł. Mówi, idź Kaziu, zrobisz sobie, będziesz miał spokój. No i ma. No i ma spokój. No i ma spokój, to chciałem powiedzieć. Chciał mieć spokój. No, na siłę go wysłała na operację. Nie zawsze się trzeba słuchać żony. Mój mąż się nie słucha, no ale trudno. Ja się słucham. Jak już umierał. Jak umierał, proszę pana, to mu było wszystko jedno. To jest byk, wie pan, to jest uparta natura. Ja waga. Waga, o. Na poznaku uwagi. No bar się nazywa waga, tam jest ulotka. Bar waga. A, to stąd się wzięło, tak? Nie, jak poszłam rejestrować firmę, tu do urzędu naszego, kiedyś to było tutaj na Solidarności, i ta pani się mnie pyta, no, ma pani jakąś nazwę? Ja mówię, nie mam. Jak to pani nie ma? Ja mówię, nie, a jaki pani znak horoskopu? Ja mówię, waga. No to przecież to handlowy znak, no to dobrze, to waga. No. Jeden facet przemówił tak, czy pani to sprzedaje na wagę? Ja mówię, nie, ja jestem spodna ku wagi. A, ja myślałem, że pani sprzedaje na wagę. A czemu ten? A co się stało? Bo tak, bar na Łódzkiej był, nie? Przez tam my wszystkich wyrzucili, tam stoi wieżowiec. Aha, czyli po prostu... Nasz budynek jest od Łódzkiej, ale tam już nikogo nie ma z naszych, co byli. No i co? I potem ten, tutaj przeniesienie, rozumiem, nastąpiło... To już mi się przeniesie. Od razu. Który to już rok tutaj, w tym miejscu? 6-7 rok. 6 chyba. Nie, 7, bo w 15 roku. Może i 7. W kwietniu mieliśmy otwarcie. To był nasz wernisaż. Tych zdjęć jeszcze jedno było. Także panie Zbyszku, to różne rzeczy się tu już działy. Tu już były chrzciny, tu już ożeniony był z Ukrainką. Dwoje... Chrzciny, wesela, ale był... Tu wesele? Tutaj? Też tak. Wesele? Tak. No bo chrzcinach to słyszałem, ale, ale wesele? Ale nie, wesele to znaczy w sensie były poczęstunek. Takie małe, no to nie no... Ale przyjechali ładnie, tak. Ubrani, wysoko no, coś ślubu. Elegancko im tu zrobiliśmy. Czyli co, wszystko tutaj można zrobić generalnie. To były pięknie nie, nakryte. Stół, no, nie tak jak był ładnie zrobione. Mamy, zawsze robimy pięknie. Ja umiem. Mi nakrywa, on jest specjalistą. Specjalistą. Jestem od jedzenia, ale z nakrywania. A pani jest tak z zawodu kucharką, czy to jest taka pasja? Ja nie jestem. Nie? Nie. Czyli po prostu pasja taka gdzieś tam? Zamiłowanie. Zamiłowanie. To jest zamiłowanie moje... Nie, wie pan co, jakieś grałam na skrzypcach. Moja matka powiedziała, że powinna być Grażyna Boczewicz, nie? Ale jak wyszłam za mąż, urodziłam dziecko, to niestety skończyła się działalność artystyczna. Później pracowałam w telewizji. No i... On był ten gastronom, ja. Kobieta pracująca, ona w cyrku pracowała i wziął... Żadnej pracy się nie boi. Wielkim, no byłam, jeździłam z nim. Tak, a i później do Miszka mówię, zrobimy ten bar tam na Łódzkiej, to był po moim bracie. Aha. Bo on tam miał zakład ślusarski. Przez ulicę mieliśmy tylko, do pana Andrzeja świętej pamięci, prawda? No też, no. 80-lecie, to też jemu robiliśmy, to mi się tylko z półmiskami latał. Aha. To i to rodem. Gorące dawałam. Ja dawałem wiatr po miski, a ja latałem.
Ja już nie miałem siły z jej i usiadłem w tej kuchni, zmęczony taki normalny jestem. Mówię pić, napiłbym się. No to Maran mówi, kompot, herbatę, to ja wiem, nie, mówię, coś tam mocniejszego. A to mi to stoi tutaj dębowa, to pan sobie no to się nalewałem. I energia przyszła. Tak, to tak. Mi to wzmocniło. Na cztery żeśmy chodzili. Pokażę wam zdjęcia z tego. Koniecznie, no zdjęcia to zawsze bardzo fajnie. Panie Grażynko, jak rozliczymy dzisiaj czy jutro? Już, ale co się mamy rozliczyć? Nie mam się to rozliczyć, dobrze pan z nami posiedział, dziękujemy. Tak zresztą widzi pan, jak ja byłam przystojna dupa? Pan zobaczy, jaka byłam ładna dziewczyna. No widzę jak klasa. No, widzi pan? To są zdjęcia z kina Muranów. A, to z tej... To jest Kuba Maciejko i ta jego żona piękna. Mhm. A to jest siostra jego. Aha. Ona kręciła ten film. A to dzieci, ale nie nasze. Ale się załapały. Sąsiadki. Okej. Okay. Ale jeszcze się staramy. Tak. A tu jest jeszcze z imprezy tej właśnie. O, bardzo ładne zdjęcie na Kodaku. No. Mhm. Ja zawsze proszę o pół mat. Mhm. O pół mat? Tak, bo są ładniejsze. Tak, to prawda. To nie prawda. Błyszczą się. Przecież pan jest jedwabisty. A jedwabisty, ale pół mat zdjęcia nie błyszczące. To jest papier jedwabisty. Nie bardzo dobrze. To jest Balanga, tam byliśmy do rana. Tam w Muranowie? Tam w tym Muranowie. A, jestem na Łódzkiej w barze. No. Przylatuje mecenas Grzesiek. Pani Grażyno, pani sobie nic nie wyobraża. Mówię, ale o co panu chodzi? Mówię, piłam sobie kawę. A on mówi tak, jak to? Wygraliście. Ja mówię, ale co? A on mówi tak, no przecież wasz film mówi. Trzecie miejsce. Chyba pan żartuje. Siedzę, dopijam tą kawę, zrobiłam mu drugą. Przylatuje jakiś dziennikarz z gazety wyborczej. To pani Grażyno, tak, no, zrobiliście nagrodę. Znowu do nas przylecieli, znowu nas fotografowali. Kurde, mówię, do wariatów. Było, minęło. Nie? Czas leci, nie? Ale wie pan, nie będzie nas. No. To będzie film. Tam z tego filmu to nie żyją, tak, pies nie żyje. Aha. Sąsiad Krystek nie żyje. Stasiek nie żyje. Pan Andrzej nie żyje. O, pan Andrzej jest na tym filmie. Jest dobry. I nie żyje moja mama. Najlepsze to jest, jak w bramie stoję na filmie. Tak. Moja mamusia ma przyjechać. Moja mamusia ma przyjechać z Cielocinka. No i pojechaliśmy po nią z ekipą filmową, pojechaliśmy na dworzec centralny. No moja mamusia oczywiście na filmie mówi, no moja córka nareszcie się pofatygowała. Przywieźć matkę. To ładna recenzja. Później jest awantura o list, tak? Misiek, o list. Koniec tego. Aha, na końcu jest tak. Bo ja ciągle drapki drapałam, nie? I oni się śmieli, że ja z drapki chcę wygrać. No jak to pani? Czy już pani wygrała ten milion, tylko to lotka? A ja mu powiedziałam chyba tak, że jak będzie nowa knajpa i króliczki będą tak czyły, to może wygram. No knajpa nowa i druga jest. Jest. No. Ale jeszcze króliczki nie tańczyły. Ale bardzo przyjemnie się tu u państwa siedzi, naprawdę. Jest tak po prostu po domowemu. Cieszymy się totalnie. Bardzo. Rozumiem, że tak wszyscy jak przychodzą, nie? To tak sobie można posiedzieć, porozmawiać. Tak, bo jak ja jestem zajęta, to no, nie mam czasu. Jak pani jest zajęta, to ciężko, żeby tutaj sobie zdjęcia pooglądać. Rozerwać się. Ja się naprawdę poczułem zaopiekowany. Nie wiem, jak tutaj reszta moich współtowarzyszy. Sałatka do kotleta. Sałateczka. Dressing do tego, nie? Ten taki sosik. Brzoskwinka nawet na przełamanie, takie deserowe trochę. No, to co mnie daje, że mieli witaminy? No. A przyjedźcie. No koniecznie. Ale zależy, co byście jedli. Będziemy dzwonić wcześniej, już wiemy. Bo ja muszę pomyśleć. No. Będziemy dzwonić, ja te naleśniki będę chciał zjeść. A. Takie, naleśniki. Tak zostały pochwalone, że ten. Naleśniki, no to możemy na początku tygodnia, kiedy chcecie, bawić się jaki dzień. No, a zadzwonimy. Bo prezes wcześniej musi usmażyć. No, ta, a to prezes smaży? No musi. Czy jest piątek? Dzisiaj piątek. Piątek. Do szóstej. I piątek. Musimy wysłać Eurojackpota. Eurojackpota? Tak. Ja muszę pomyśleć. Ja bym chciała wygrać trochę pieniędzy. No, to by nie chciał. Ja bym chciała. Ja pani bardzo pięknie dziękuję, naprawdę. Super, super, bardzo miło było poznać. Ja tak zrobię.
Takie zimne dziękuję ręce, bardzo. Dziękuję, fantastycznie i naprawdę ja dziękuję za robienie takiego miejsca, które jest taką po prostu perełką. A myśmy to zrobili, po prostu ja to zrobiłam sama, bo jego tu nie było, też pracowałem indziej. I ja po prostu wymyśliłam, że nie będę obudowywać kuchni, żeby klienci widzieli, co się robi do jedzenia. I oni jak przychodzą i te kotlety mielone na przykład się smażą, to nosem wciągają i szczęśliwi są. No. I czekają po kolei, ile mam tych kotletów. I tutaj oczywiście też zapraszamy po prostu do odwiedzania, do dzwonienia wcześniej, wpadania i sprawdzania. No myślcie sobie w ulotkę, no.